pan redaktor Stanisław Michalkiewicz i pan Ireneusz Lisiak. Witam państwa serdecznie i na początku uprzejmie proszę, żeby nie zadawać mi pytań dotyczących tej przygody z pociągiem. Wyjaśnię na początku, jak to wyglądało. No, nie ukrywam, że ten inkryminowany wyraz znalazł się w moim repertuarze. No ale tak mówiono i ja nie mam zamiaru zmieniać, nie będę mówił oni, że są nie heteronormatywni, bo to teraz tak powinno być zgodnie z nowym nazewnictwem. Prawda jest taka, że była to prywatna rozmowa, a prawda jest również taka, że ja nie zwróciłem uwagi i na moment straciłem z oczu moją kartę bankomatową i zadałem pytanie pani barmance przed kolejnym zamówieniem, czy nie zostało ta karta nie została dwa razy skasowana. Jak się okazało, została dwa razy na tą samą kwotę skasowana. Przekazałem to organom ścigania po konsultacji w banku, bo ponieważ bank stwierdził, że nie jest wykluczone, że karta została zeskanowana. Jeżeli ją zabrała na zaplecze, została zeskanowana. I pani barmanka rozpoczęła aferę, określając mianem homofoba. Wcale się tego nie wstydzę, nie lubię tych ludzi. Uważam, że co się z całego układu stworzenia najbardziej się udało Panu Bogu stworzyć kobietę, a dopiero potem cała reszta. Więc jestem heteronormatywny. To tyle, jeśli chodzi o tę sprawę, ponieważ dzisiaj przyjechałem i praktycznie rzecz biorąc odpowiadałem ciągle na to pytanie. Więc żeby nie było już tych pytań, tak to wygląda. Teraz niech się zajmą tym organa ścigania, niech one rozwiążą sprawę. A o reszcie będziemy mówić później. Przed chwilą tutaj pan Mackiewicz mówił o ustawie 447. Tak się składa, że ja chciałem do tych żądań żydowskich chciałem dzisiaj parę słów dodać. Mianowicie, kiedy likwidowano getto od 22 lipca, getto warszawskie, ale wcześniej inne getta, od 22 lipca przez 6 tygodni wywieziono 310 tysięcy, różne te liczby padają. Ludzie z Warszawy zwracali się do agencji żydowskiej w Palestynie o pomoc. Okazało się, że tej pomocy nie otrzymali. Natomiast w 1942 roku pan Ben-Gurion, który był przewodniczącym Agencji Żydowskiej w Palestynie, powołał organizację Justika, która miała zajmować się pomocą w odzyskiwaniu utraconego mienia żydowskiego. Proszę zwrócić uwagę, to jest 1942 rok. Wtedy, kiedy ginęli Żydzi w Polsce, oni już zajmowali się tymi sprawami. I żeby nie być gołosłownym, to opublikował Tom Segev, profesor Instytutu Hebrajskiego w Tel Awiwie. Ja zaczerpnąłem to od niego. Ale sprawa materialna zaprzątała głowy organizatorom państwa Izrael, bo tak to trzeba powiedzieć. Najpierw Agencja Żydowska w Palestynie, która tam był konflikt między lewicą żydowską, czyli organizacjami lewicowo-syjonistycznymi, a prawicą żydowską. Żabotyński jeszcze przed śmiercią wielokrotnie
wielokrotnie krytykował procedury, jakie stosowała Agencja Żydowska, Ben-Gurion i cała lewica, która opanowała, lewica sionistyczna, która właściwie miała najwięcej do powiedzenia, ponieważ oni określili, że do wartościowym Żydem, który może być w Palestynie, to jest do 30, nadający się do pracy na roli, bo mieli taką fobię, że trzeba wrócić do korzeni, czyli do pracy na roli, do hodowli kóz i tak dalej. Natomiast nie przyjmowano ludzi starszych. Nie przyjmowano też prawicy, przyjmowano członków lewicowych organizacji żydowskich. I jaki to miał wpływ na sytuację podczas okupacji w Europie? No takim sztandarowym przykładem jest sprawa Kastnera. Mianowicie, kiedy upadło już powstanie w getcie, kiedy do władzy na Węgrzech doszli strzałokrzyżowcy, okazało się, że na Węgrzech podczas tak zwanej dyktatury Horthyego uchowało się ponad 400 tysięcy Żydów. Niemcy mieli poważne obawy, jak się ci Żydzi zachowają, kiedy zacznie się ich wywozić do Auschwitz. Wtedy pojawił się szwajcarski Żyd z organizacji, Międzynarodowej Organizacji Syjonistycznej, Rudolf Kastner, i dogadał się z Eichmannem. On zapewnił, że Żydzi pojadą grzecznie na wschód, natomiast chciał uratować wartościowych Żydów. I rzeczywiście 1684 osoby z tej społeczności żydowskiej na Węgrzech dostały zgodę na wyjazd. Eichmann załatwił im pociąg pulmanowski, obstawę żandarmerii niemieckiej, bezpiecznie dojechali do Konstantynopola. Natomiast Kastner przekonał Żydów węgierskich, że jadą do pracy na wschód i oni pojechali do Auschwitz. Chciałbym tutaj powiedzieć, że w tej grupie Żydów niepełnowartościowych według organizacji syjonistycznych znalazł się Elie Wiesel, noblista przyszły. On został ponoć wysłany do Auschwitz. Chociaż są wątpliwości, o tym pisze, czy on rzeczywiście był w Auschwitz, i te wątpliwości podnieśli również Żydzi. I sprawa, która Państwa może zaszokować, mianowicie, czy Państwo wiecie, że Żydzi w Palestynie wpadli na pomysł, żeby nawiązać współpracę z Niemcami. Niejaki Stern, nawiasem mówiąc, pochodzący z Polski, zorganizował grupę terrorystyczną i wystosował do Niemców propozycję, że oni będą szpiegować na rzecz Niemiec Brytyjczyków, będą wysadzać ich obiekty wojskowe i cywilne, ale Niemcy muszą uznać już Izrael. To nie doszło do skutku, niemniej taki memoriał w najbliższej książce w całości będzie w mojej książce będzie zamieszczony. I proszę Państwa, my dochodzimy do sytuacji takiej, że teraz Żydzi żądają od nas zwrotu majątku. Ale przecież w 1953 roku już doszło do porozumienia i Adenauer z Ben-Gurionem podpisali porozumienie i zapłacono za całe mienie, jakie Żydzi utracili w Europie. To było 63 miliardy marek. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy pojawiły się pierwsze żądania żydowskie co do mienia w
Polsce, to najpierw mówimy o 63 miliardach dolarów. To jest dwa razy tyle, ile Niemcy zapłacili za całość. Teraz ta kwota różne podają, nawet 300 miliardów. I ja chciałbym tutaj przytoczyć to, co Kneset w momencie, kiedy Ben-Gurion robił ten deal z Adenauerem, to Kneset był przeciwko w ogóle jakimkolwiek porozumieniom z Niemcami. Przedstawiciel partii Mizrahi na urok mówił tak: musimy naszym dzieciom wpojąć nienawiść do Niemców. Niemcy nie mogą odkupić swoich grzechów, chyba że zostaną całkowicie zniszczeni i wysterylizowani. Czyli praktycznie rzecz biorąc, ta nienawiść do Niemców na początku funkcjonowania Izraela wśród społeczności żydowskiej była bardzo wielka. A jednak politycy ich przekonali, bo jak pisze tą sagę, z jednej strony krzyczeli politycy w Knesecie tego typu zdania, a z drugiej strony przychodziły do Ben-Guriona listy, ile dostaniemy za dziadka. Autentyczne listy, które Tom Seger, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Tel Awiwie, zamieszczał. W 1951 roku Adenauer wygłosił w Bundestagu przemówienie, uprzedzając Niemców o tym, że trzeba będzie wypłacić Izraelowi odszkodowanie, i zaproponowali 10 milionów marek. To Żydzi wyśmiali. W końcu stanęło na 83 miliardach Deutschmark. I teraz niby załatwione. Niemcy wyrównały wszystkie sprawy. Dzisiaj Żydzi, szczególnie amerykańscy, ale pomagają również ci z Izraela, żądają od Polski zwrotu. I oni nie patrzą na zmianę granic. Z jednej strony żądają za te tereny na tak zwane ziemie zachodnie, ale żądają również za Ukrainę i Litwę, którą żeśmy wcześniej mieli, Białoruś. Bo korzystaliśmy. Dla mnie jest sytuacja niezrozumiała. Kiedy w książce Nie musimy płacić Żydom pisałem o tych żądaniach żydowskich, to przynajmniej na terenie Krakowa sprawdziłem kilka nieruchomości, które pan Lasota lekką ręką oddał w ręce żydowskie. One wróciły w ręce polskie, ale tylko dlatego, że jego zastępcą był także kolega ze studiów, też inżynier, obecnie doktor inżynier po wydziale mechanicznym, który wyciągnął dokumenty, ale jednocześnie sprawdził obciążenia hipoteczne. Okazało się, że większość nieruchomości w Krakowie, o które Żydzi się zaczęli starać już na początku lat 90. do początku 2000 lat, miała obciążone hipoteki. A zatem, jeżeli obciążona hipoteka i nie jest spłacana, to wierzyciel bierze, prawda? No ale to jest sytuacja inna. Był budynek, jak państwo znają, Kraków Olbrzymca i Placu Wolnicy, to była ruina przez 20 lat. I w końcu rzemieślnicy z rzemiosł budowlanych, cechy rzemiosł budowlanych, wzięli to, odnowili. Jak odnowili, od razu się znalazło 16 właścicieli. Nie jeden, 16. Bardzo dobrze, że tylu by się pożarli i jakoś ta sprawa została załatwiona. Ale generalnie rzecz biorąc, nie słyszałem od naszych władz, ani od poprzednich, ani od tych, żeby w sytuacji, kiedy Żydzi zgłaszają swoje roszczenia, żeby zapytano się, a co z hipoteką? Bo oni bardzo często podnoszą, 50 lat Polska korzystała, w związku z tym jeszcze te utracone korzyści wyliczają. Tylko nie ma budynku, przecież wiadomo jest rzeczą, jeżeli ktoś
szczególnie ze starszego pokolenia, to dobrze wie, że Żydzi obracali pieniędzmi. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli mieli jakąś nieruchomość, ona była ciągle zastawiana, ciągle była w ruchu, ciągle była obciążona hipoteka. I tak to wygląda w zapisach tych, które się zachowały, że oni ciągle po prostu obracając tymi pieniędzmi, spłacali jedną hipotekę, zaciągali drugą i tak dalej. I tak to wszystko szło. Zniknęli, bo przyszła wojna, ale nie mieli zamiaru tych hipotek spłacać. Nie pojawili się w Polsce. Wielu z nich zginęło. Efekt jest taki, że dzisiaj pojawia się coś takiego jak Tora, która ma stanowić księgę wieczystą ponadczasową, bo to nie tylko chodzi o Polskę. Oni na przykład marzą teraz i podnoszą to o Wielkim Izraelu, Syrią, Jordanią, Irakiem. Bo oni to mieli obiecane przez Boga, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że praktycznie rzecz biorąc jest to plemienne dziedziczenie. Oczywiście można zgodzić się, że takie nieruchomości jak synagogi czy organy własność gminy jest wracana tak jak wszystkim związkom wyznaniowym. Ale w takiej miejscowości Koźmin Wielkopolski, ja pamiętam tego Żyda, który się opiekował, jedyny Żyd, który został w tym miasteczku po wojnie. I on opryzlował ten teren razem z synagogą, bo ona się przewróciła. Ale teraz żądają, żeby im odbudować to. To nieważne, że Żyd sprzedał, że była zgoda. Czasy się zmieniają. Dla nich po prostu sytuacja jest, dla nas jest irracjonalna, dla nich jest normalne. Jeżeli znajdą ofiarę, to będą tak długo gnębić, aż wyduszą. Nie udało im się z IBM-em, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, co oni wymyślili sobie po odzyskaniu pieniędzy od Szwajcarów. Wymyślili sobie tak, że IBM produkował maszynki do liczenia, które sprzedawał również do Niemiec przed wojną. To były takie liczmany. Doszli do wniosku, że na tych maszynkach Niemcy liczyli Żydów. A jeśli liczyli Żydów, to IBM pomagał w Holokauście, sprzedając te maszynki. I zażądali po prostu od nich pieniędzy, no ale amerykańska firma po prostu grzecznie im wytłumaczyła, żeby wzięli młotek i puknęli się w główki. Bo od kolei francuskich za to, że w wagonach francuskich wożono Żydów na wschód, za to wyciągali pieniądze. Więc praktycznie rzecz biorąc widzimy dzisiaj, że istnieje społeczność, która praktycznie rzecz biorąc próbuje żyć na koszt całego świata. Na koszt całego świata nie ma znaczenia, czy należy się, czy nie. Robi się po prostu wrzawę i się atakuje. To tyle, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tych nieruchomości. To proszę Państwa, ja teraz akurat jestem w trakcie pisania takiej książki dotyczącej żydowskiego Związku Wojskowego. Chciałbym tutaj parę słów na ten temat powiedzieć, ponieważ jakieś 8 czy 9 lat temu ukazała się też książka Bohaterowie Hochsztaplerzy Opisywacze. Książka, która przez pana Libionkę i Wajnał była napisana. Książka, która praktycznie rzecz biorąc wpisuje się w ten tryb opluwania Polaków, a więc Polacy nie pomagali. Ci, którzy pomagali, Bednarczyk i tam Iwański, którzy na podstawie których Lazar napisał pewną książkę o Żydowskim Związku Wojskowym, zostali praktycznie rzecz biorąc spluci, no bo po wojnie błędem, winą, która ma wpływ na jego współpracę z Żydowskim Związkiem Wojskowym, było to, że należał do Stowarzyszenia Grunwald i był kierownikiem domu wypoczynkowego, który podlegał pod MSW. A więc to już wystarczy. Natomiast Iwański
po wojnie został świadkiem Jehowy. W związku z tym też nie jest wiarygodny. Jego sytuacja, działania podczas wojny zostały przekreślone. Profesor Żabiński, omawiając raport Sztorpa, napisał w przypisach, że Iwański to był samozwańczy oficer. Nie sprawdził biogramów powstańców Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Iwański ma ten stopień. Praktycznie rzecz biorąc, organizację wojskową, Korpus Bezpieczeństwa, organizację, która została powołana przez tak zwanych Sikorszczaków, generalnie przez Sikorskiego, zanim wyjechał do Francji. Opluwa się w sposób taki, że to byli ludzie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jacy. Potem pan generał Petrykowski. Tam był Iwański, tam był Bednarczyk, tam było szereg innych osób. Świętochowski. I że oni sobie nawzajem przyznawali stopnie oficerskie. No było tak, że te stopnie oficerskie awansowe z pułkownika Petrykowskiego awansowano do stopnia generała brygady, Iwański do stopnia z kapitana, do stopnia majora, Bednarczyk z podporucznika do porucznika. Po wojnie wiele osób, które podczas konspiracji, to powinien wiedzieć taki historyk jak profesor Żabiński, weryfikowało w kombatanckich organizacjach swoje stopnie. Niektórzy nie weryfikowali, jak na przykład pan pułkownik Petrykowski nie wystąpił o weryfikację. Ale Iwański wystąpił i ten stopień majora mu przyznano. Potem wstąpił do świadków Jehowy. Ale jaki to ma cel? Ano przede wszystkim taki, że to nie była żadna ważna organizacja, mimo że była związana z Armią Krajową. Co prawda zachowali się w 1944 roku dość dziwnie, ponieważ uznali PKWN i weszli w orbitę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale to jest jak gdyby sprawa późniejsza. Natomiast to, co się działo podczas okupacji, dostarczanie broni do Żydowskiego Związku Wojskowego, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pan Edelman, który był chodzącym bohaterem, opowiadał zawsze, że Żydowski Związek Wojskowy to była organizacja faszystowska. Obojętnie, czy z panią Grupińską rozmawiał, czy rozmawiał z Burnetką, czy rozmawiał z panią Krell. Jak tylko przyszło pytanie o Żydowski Związek Wojskowy, faszyści, o faszystach chcesz rozmawiać? Oni jeden dzień walczyli, kilka godzin strzelili i uciekli. I ja, szukając potwierdzenia tych ucieczek, tylko można opierać się na meldunkach dziennych Sztorpa, okazuje się, że oni walczyli jeszcze 23, gdy tymczasem 20 walczył Szop Szczotkarzy, gdzie dowodził Edelman, po 6 godzinach odeszli, no bo podpalono ten Szop. Ja tutaj nie krytykuję go za odejście, tylko dlaczego, jeżeli była bitwa o flagi, on zresztą twierdził, że prawdopodobnie były flagi. Mówi o tym Sztrop w rozmowach z Moczarskim, ale są również polecenia Himmlera, żeby natychmiast te flagi zniszczyć. Trudno powiedzieć, czy one zostały zdobyte, czy zostały zniszczone w wyniku ostrzału. Niemniej 23 od 19 kwietnia do 23 kwietnia flagi były na dachu na Muranowskiej 7. No ale tworzy się bohaterów nowych. Tworzy się bohatera Cukiermana. On napisał Nadmiar pamięci. Nie napisał tylko jednej rzeczy, że pierwszego dnia powstania poszedł na stronę aryjską i całe powstanie był po stronie aryjskiej. No to jest istotne, prawda?
ale był dowódcą. Tak samo na ulicy Orzech z Bundu. Też przeszedł na drugą stronę i też raptem, jak się czyta wywiady z Edelmanem, bohater bohatera bohaterem pogania. Okazuje się, że większość z nich była po drugiej stronie. Bo nie można tego powiedzieć o Edelmanie, bo był. Po opuszczeniu szoku szczotkarzy, w którym walczyło 5 oddziałów żydowskiej organizacji bojowej, ale 2 oddziały żydowskiego związku wojskowego. On niby dowodził całością, mimo że w sprawozdaniu do rządu polskiego jest wzmianka o tych oddziałach, to Edelman do końca życia zaprzeczał, że były tam. W ogóle nie znał Chaima Łopaty, dowódcy tych oddziałów żydowskiego związku wojskowego. Dlatego poza naszymi żołnierzami, których trupiono, mówi się o nich żołnierze wyklęci, są Żydzi wyklęci, których wyparto zupełnie z dyskursu. To są ludzie, którzy już w 1939 roku założyli organizację Świt, która przekształciła się w Żydowski Związek Wojskowy. To byli oficerowie lub podoficerowie Wojska Polskiego. Bo też mało znana jest historia, że już w 1939 roku, a w 1940 było to nagminne, Niemcy zwalniali z obozów jenieckich jeńców byłych żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Powodowało to w stalagach, po flagach mi, ale w stalagach powodowało to napięcie. No bo jak to, Żydów się zwalnia, ale ich się wysyłało do getta. To był zupełnie inny, Polacy tego nie wiedzieli. Ale mnóstwo tych ludzi wróciło do getta. Teraz wróćmy na chwilę jeszcze do wielkiej akcji, czyli akcji Reinhardt. I raptem okazuje się, że kilkudziesięciu żołnierzy Wehrmachtu czy Gestapo przy pomocy żydowskiej policji i ukraińskich żołnierzy z Trawni, gdzie byli szkoleni Łotyszy i Litwinów, pakują po kilkanaście tysięcy ludzi do wagonów. Pytanie jest, dlaczego nie bronimy się? To pytanie zadał Ringelblum, to pytanie zadawało szereg osób. Pan Bartoszewski napisał w swojej książce, że 28 lipca 1942 roku powstała żydowska organizacja bojowa. I znowu mamy chaos. Bo de facto statut żydowskiej organizacji bojowej po wielu sporach i tak dalej przyjęto 2 grudnia 1942 roku. Ale już na początku stycznia jest tak zwane powstanie styczniowe, tam 3-dniowa strzelanina. I już padają argumenty przeciwko Polakom, że Polacy nie dali broni. Ale Polacy nie mieli z kim rozmawiać w tym getcie. Poza organizacją wojskową, Korpusem Bezpieczeństwa, który miał bliskie kontakty z Żydowskim Związkiem Wojskowym, nie było możliwości rozmawiać z żadną organizacją żydowską w getcie, ponieważ oni byli podzieleni i się nawzajem zwalczali. Dopiero jak powstał Żydowski Komitet Narodowy, wówczas była reprezentacja Żydów. Ale z drugiej strony wywiad Armii Krajowej doskonale wiedział, że na terenie getta ukrywa się major NKWD ze spadochroniarzami Glebow, że komuniści mają tam duże wpływy w Żydowskim Komitecie Narodowym. W związku z tym Glebow ciągle naciskał, żeby go doprowadzić do wierchuszki Komendy Głównej AK. Wobec tego te obawy Armii Krajowej,
co do lojalności Żydów były uzasadnione. Mimo to dali im tą broń po styczniu. Mieli dostać niesamowite zrzuty od komunistów, nie dostali nic. Natomiast też wypowiedzi Edelmana, bo uzgodniono, że będą szkolenia i tak dalej. Armia Krajowa przysłała im instrukcję, a Edelman mówi, przysłali jakieś bzdety, a broni nie, ale oni tą bronią nie umieli się posługiwać. Nie umieli się posługiwać. Najlepszy dowód, że co prawda w podziemnej prasie pisze się o setkach, dziesiątkach setek odstrzelonych i wyeliminowanych żołnierzy niemieckich, ale faktycznie było około między 80 a 100 rannych wyeliminowanych z walki i 16 zabitych przez całe powstanie. Więc zdajemy sobie sprawę z tego i zresztą większość tych, którzy zginęli, zginęła na placu Morlańskim, tam gdzie walczył Żydowski Związek Wojskowy. Kiedy już nie było, były pojedyncze tylko punkty oporu, to 27 jeszcze na placu Morlańskim trwała walka pozycyjna. Tam byli też Polacy i mamy w meldunkach dziennych. Złapano kilkudziesięciu Żydów, rozstrzelano 17 polskich bandytów i 2 policjantów granatowych. Ale dla dzisiejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego nie ma udziału Polaków. Nieważne, że jest w raporcie Sztropa, nieważne, że potwierdzają to nieliczni żołnierze Żydowskiego Związku Wojskowego. Oni wiedzą lepiej. Dziękuję bardzo.